Jeśli państwo widzicie pana wicepremiera Rostowskiego, jak podnosi oczy do góry i tak jak byłby natchniony, mówi, że dzięki temu systemowi udało się osiągnąć coś niezwykłego, coś zupełnie niezwykłego, coś nadzwyczajnego, to mówi o tym, czego się państwo nawet nie domyślacie. Mówi o tym, że udało się dzięki systemowi kapitałowemu o połowę obniżyć świadczenia emerytalne. A przecież nie są one wysokie. Zostały przy reformie 99 roku złamane wszystkie nasze zobowiązania międzynarodowe, które Polska podpisała, i zostały złamane zapisy konstytucji dotyczące zabezpieczenia społecznego. Stworzyliśmy pewien dziwotwór, bo nie jest to ani ubezpieczenie, ani lokata. Stworzyliśmy fundusze inwestycyjne, które mogą sobie funkcjonować, ale powinny zawsze funkcjonować na zasadzie dobrowolności, ponieważ narażają uczestników na bardzo wysokie ryzyko. Jednak pod presją Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz środowisk powiązanych z giełdą warszawską i nie tylko, nałożono obligatoryjnie obowiązek na pewną część społeczeństwa zasilania tychże, ja nazywam to jednak otwarcie piramid finansowych. Wszelkie emerytury będą na poziomie minimum biologicznego lub poniżej i nie jest to bynajmniej prawdą, że system będzie samowystarczalny. To pan Rostowski może tak mówić, ale nie będzie, bo większość Polaków nie wypracuje pieniędzy, nie odłoży, które starczą im nawet na to minimalne świadczenie. To minimalne świadczenie to jest około 900 zł brutto, więc na rękę jest to około 600 zł i cała ta impreza moim zdaniem to już jest taki jak gdyby strategiczny, długofalowy cel, może doprowadzić do kompletnego wywłaszczenia Polaków z ich mieszkań. I zdajmy sobie z tego sprawę, bo za 600 zł nikt nie utrzyma nawet najmniejszego mieszkania w Warszawie i nie utrzyma siebie. Wśród specjalistów zajmujących się prawem ubezpieczeń społecznych dominuje zdecydowanie taka opinia, że generalna ocena systemu OFE jest nie do pogodzenia z konstytucyjnym obowiązkiem państwa do zapewnienia zabezpieczenia społecznego ludziom na starość, w szczególności w formie emerytury dla tych ludzi, którzy już nie mogą dłużej pracować ze względu na wiek czy ze względu na utratę stanu zdrowia. Więc z tego wyprowadzamy następujący punkt wyjścia dla budowania jakiegokolwiek przyszłego systemu, że zbudowanie systemu społecznych ubezpieczeń jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa. Pretekstem do zorganizowania tej debaty są propozycje rządu dotyczące zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Ale my naprawdę nie chcemy rozmawiać o tych zmianach w funduszach emerytalnych, ponieważ mamy bardzo dużo zastrzeżeń do funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. My chcemy rozmawiać przede wszystkim o systemie ubezpieczenia społecznego, w tym o systemie emerytalnym. Nas interesuje to przede wszystkim, czy osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji losowej, że nie będzie mogła pracować, bo będzie inwalidą, że sieroty, które zostaną poubezpieczone, a także ludzie starzy, którzy nie będą mogli już z powodu podeszłego wieku pracować, otrzymają emeryturę, która pozwoli im na to, aby ekonomicznie byli w swoim gospodarstwie domowym samodzielni. Platforma proponuje całkowite właściwie zlikwidowanie OFE i spowodowanie, żeby Skarb Państwa wziął na siebie zobowiązania płynące z OFE. Czy to nie jest taki dość hojny prezent dla OFE, które przez tyle lat ściągały składki i obracały nimi? OFE wzięły ponad około 300 miliardów złotych, 290 miliardów żywej gotówki. Jeśli chodzi o te inwestycje, to te inwestycje przyniosły taką wartość, jakby ktoś zrobił lokatę na 1,5% rocznie. Wzięły prawie 20 miliardów na własne utrzymanie. I połowa długu publicznego to są skutki działania OFE. Polski na to nie stać, ale to nam mówili Niemcy w 1996 i 1997 roku. Przyszłoroczny budżet właściwie oparty jest na tym, że uda się część OFE przenieść do budżetu, a jednocześnie podnosi głowy już olbrzymie lobby biznesowe, na którym rządząca partia jest oparta. Czy PO znalazło się w klinczu? Rząd na pewno przeprowadzi to wszystko w tym Sejmie, co chce przeprowadzić, ponieważ ma większość.
i choćby jaka, choćby najrozsądniejsza, najbardziej korzystna dla rządu pod każdym względem była propozycja opozycji, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, to rząd nigdy tego nie przyjmie. Nigdy z zasady tego nie przyjmie. Ja przecież zgłosiłam projekt ustawy, która pozwalała uzyskać 7 miliardów, bezboleśnie 7 miliardów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Została ona odrzucona generalnie. Więc takich naszych propozycji nikt nie chce przyjmować. To nie jest żadna reforma, tylko to jest ratowanie za wszelką cenę własnej skóry przez rząd i ratowanie w tej chwili przed kompromitacją próba załatania budżetu. I to jest powód, dla którego zmienia się w tej chwili system emerytalny w Polsce. W żaden sposób te propozycje rządowe nie idą w tym kierunku, aby zabezpieczyć i poprawić bezpieczeństwo emerytów, zarówno tych, którzy już w tej chwili świadczenia pobierają, jak i przyszłych. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od dawna mówi, że system zbudowany na podstawie OFE jest złym systemem, dlatego że okazuje się po latach funkcjonowania tego systemu w Polsce, że emerytury, które będą uzyskiwali Polacy, są po prostu dramatycznie niskie i one nie zabezpieczą podstawowych elementów egzystencji każdego obywatela. To trzeba zmienić. Myśmy w 2009 roku zaproponowali, żeby na ten temat rozmawiać. Pokazaliśmy jeden ze sposobów wyjścia, czyli dobrowolność wyboru, żeby każdy miał prawo podjęcia decyzji, czy chce mieć emeryturę z ZUS-u, czy z OFE. Żeby można było tę decyzję również zmieniać, co jest bardzo ważne, bo bardzo często zmieniają się też okoliczności, warunki życia. Człowiek traci pracę, no więc trzeba to wszystko w tym systemie uwzględnić. Rząd wówczas nie chciał podejmować decyzji, żadnej rozmowy na ten temat. W Platformie chodzi o prostą rzecz. Oni chcą sobie na 2 lata kupić czas. Do 2015 roku te pieniądze, które w tej chwili zostałyby właśnie z obligacji umorzone, te kwoty, można będzie dług pomniejszony, deficyt pomniejszony, więc można będzie więcej pieniędzy przeznaczyć na takie przedwyborcze rozdawnictwo. Ja sobie wyobrażam, że właśnie program wyborczy Platformy będzie zbudowany na takich obietnicach, rozdawaniu różnych kwot w różnych środowiskach po to, żeby załagodzić trochę gniew społeczny. Przy rozmowie o zmianie systemu, o bezpieczeństwie emerytalnym trzeba wyjść od jednego podstawowego założenia. Co zrobić, żeby w Polsce był wyższy wzrost gospodarczy, czyli żeby uciec z tej pułapki średniego wzrostu, bo to powoduje również i problemy finansów, również i problemy budżetu. Co zrobić, żeby do budżetu pieniądze, należne pieniądze z podatków wpływały i co zrobić wreszcie, żeby ludzie mieli pracę. I to jeszcze godziwie opłacaną, dlatego że to jest to wyzwanie, ale zaczynając od tego fundamentu właśnie, czyli praca, rozwój gospodarczy, poprawa sytuacji budżetowej, możemy wtedy na tym budować jakąś perspektywę przyszłego systemu emerytalnego. Czy to będzie dobrowolność wyboru? W takim stopniu, jak na przykład myśmy zaprojektowali i zaprezentowaliśmy w naszym projekcie ustawy, że można wybrać, czy się chce mieć ustawy emeryturę z OFE, czy z ZUS-u, jaka wielkość tej składki ma być do OFE, czy do ZUS-u odprowadzana, można te decyzje zmienić. Czy to ma być system repatriacyjny, czy to ma być system właśnie solidarnościowy, to jest kwestia dyskusji. I tutaj się trzeba zmierzyć. Z jednej strony muszą usiąść eksperci, strona rządowa, bo dzisiaj tak naprawdę dysponentem wiedzy o sytuacji jest minister finansów, nikt inny. Pamiętajmy, że najlepszy, najbardziej przyjemny sposób prowadzenia interesów to obracanie cudzymi pieniędzmi, bo swoimi to jest ryzyko, ale cudzymi jeszcze dostawać za to wynagrodzenie bez względu na wyniki, bo oni dostają, OFE dostają wynagrodzenie za aktywa, przecież a nie za osiągane zyski. Stworzono po prostu chory system, no od chorego systemu z pewnością trzeba odejść. Ja uważam, że jeżeli tego nie zrobi rząd Platformy Obywatelskiej, to zapowiedział rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest nieuchronne, dlatego że nie możemy tkwić w takim wadliwym systemie. Ci panowie, którzy tam bardzo starają się mocno wpływać na to, żeby nie doprowadzono do tego zmarginalizowania OFE, czy nawet praktycznie ich likwidacji, no muszą zrozumieć, że to jest po prostu nieudany eksperyment. Panowie, weźcie swoje zabawki i bawcie się u siebie.